Ja też położyłam się w swoim z gorzkim uczuciem w ustach. Ostatnie nowiny nie były dobre, w ogóle. Martwię się o Nataniela, jednocześnie wszystko, co ma z nim związek, mnie martwi. Wziąłem telefon, aby wysłać mu kolejną wiadomość. Jak każdego wieczoru, ale kompletnie straciłam nadzieję, że zobaczę odpowiedzi, gdy wstanę jutro rano. Nie wiem, czy żyjesz. Nie wiem, czy wszystko jest w porządku. Nie wiem, czy jeszcze cię kiedyś zobaczę. Boję się i boli mnie to, jak od pierwszego dnia, kiedy wyjechałeś. Czekam na znak. Nie byłam już w stanie normalnie budować moich zdań. Nie wiedziałam, co miałam mu powiedzieć. Możliwe, że wyrzucił swój telefon i nie może nawet zdać sobie sprawy z bólu, jaki powoduje jego nieobecność. Ta myśl ucięła mi oddech. Zasnęłam kilka godzin później ze ściśniętym sercem. Jezu, jak mi jest jej szkoda, naprawdę. No dobra, Su nie jest za bardzo rozgarniętą bohaterką, chociaż muszę powiedzieć, że tutaj na uniwersytecie ona jest w miarę bardziej mądra niż w liceum. Chociaż niektóre akcje były trochę głupie, no ale jak to Su, no za mądra nie jest. Tak tutaj, no powiem wam, że życiowo to ona całkiem mądrze mówi czasami i jest mi bardzo jej szkoda, że ona tak cierpi. Po wyjeździe tego Nataniela, no nie wiem, czy to był dobry wybór na ścieżkę, pomimo, że naprawdę ja uwielbiam Nataniela, ale ta historia z nim, no nie wiem, ja się więcej chyba wkurzałam i w ogóle niż się cieszyłam z tego, że on jest, bo jego ciągle nie było. Był na chwilę, potem znowu gdzieś go nie było i teraz widzicie, uciekł i go znowu nie ma, więc ja nie wiem. Pisałyście mi też w ogóle w komentarzach, że inne ścieżki wyglądają podobnie. Przynajmniej ta z Castielem wygląda podobnie, bo ciągle albo za nim jakieś fanki latają, albo on jest na próbach, albo coś, jego też nie ma. Nie wiem, jak to wygląda z innymi, więc... Bardzo chciałam przejść ścieżkę z Hyunem następnym razem, ale jeżeli ma to tak wyglądać, ja mam znowu marnować PA i większość odcinków tylko pieprzyć o dupie Marynie, no to ja dziękuję za takie coś, to ja wolę sobie za to 10 razy liceum przejść z kimś innym niż jeszcze raz w to grać, bo uwierzcie mi, te odcinki są długie, po nagraniu jednego takiego odcinka mam już totalnie dość i chciałabym sobie pójść i robić coś innego, bo one trwają po 2 godziny czasami i jak ja tu siedzę 2 godziny i w kółko czytam, potem już no po prostu człowiek jest zmęczony. No może to się wydawać głupie, bo się siedzi na dupie i się czyta, ale to też jest męczące i naprawdę to masakra to jest. Oczywiście ja nie narzekam, tylko po prostu mówię, że te odcinki są za długie. Nie dość, że są za długie, są o dupie Marynie, no. I to mnie najbardziej wkurza. Jeżeli by się działo tu coś ciekawego, to jeszcze może bym się w miarę cieszyła, ale no naprawdę. Na pierwszym planie tak naprawdę jest uniwersytet, a te miłosne rzeczy są gdzieś z boku, gdzie one powinny być na pierwszym planie, bo jednak to jest słodki flirt, a nie kuźwa, idę do szkoły i elo. No, ja pierdykam, przepraszam, dobra. Wracajmy, bo naprawdę będę tu siedziała 3 godziny jeszcze. Wstałam o 7 rano gotowa, aby po raz 50 przeczytać swoją magisterkę. Przeczytałam ją kilka razy, zanim wrzuciłam ostateczną wersję na pendrive'a, aby wydrukować ją późnym popołudniem. Mogłam to bez problemu zrobić w bibliotece, za to nie mogłam jej przeczytać. Nie martwcie się, jak napisano w e-mailu i w liście, który otrzymaliście, macie czas jutro do 16, aby złożyć wasze prace magisterskie. Ej, zaczynam się stresować! A jutro zorganizujemy wszystko, aby ci, którzy jeszcze ich nie złożyli, mogli to zrobić. Nie stresujcie się, wszystko będzie dobrze. Tak, ale wolałabym, żeby była gotowa co najmniej dzień wcześniej. Zawsze się boję, że pojawi się jakiś problem, zanim ją oddam. Spędziłam początek wieczoru w szczenie, a potem wróciliśmy do swoich pokojów. Starałam się jak mogłam, aby skupić się na tym, co miałam zrobić. Jutro nie mam zajęć, muszę tylko przeczytać tę cholerną pracę i ją oddać. Dam radę, tak, dam radę. O właśnie, no i jaki sens teraz miało to, że myśmy poszli do biblioteki i z powrotem do pokoju? No po co? To już mogła powiedzieć, że była w bibliotece, rozmawiała z panią Paltry i tyle. Po cholerę, ja nie wiem po co to, naprawdę coś tu poszło bardzo nie tak, kogoś jakaś chyba fantazja poniosła, naprawdę. Jutro nie mam zajęć, muszę tylko przeczytać tę cholerną pracę i ją oddać.
Dam radę, tak, dam radę. Obudziłam się sporo przed moim budzikiem. Nieświadomie byłam zestresowana nadchodzącym dniem. Nie ma co się dziwić, to zwieńczenie 5 lat studiów, które doprowadziły mnie do tego momentu, więc muszę się postarać. Nie mam wyboru. Jeleń jeszcze spała, poszłam szybko do łazienki, aby się ubrać, a potem usiadłam przy biurku. Mam wszystko ponumerowaną pracę, dobrze wydrukowane strony. Tuż się nie rozmazał. Może jestem szalona, ale przeczytam ją jeszcze jeden ostatni raz. Nigdy nie ma pewności, czy niczego nie przeoczyłam. W ciągu godziny przeczytałam pierwszych 10 stron, zanim wstała Jelen. Dopiero teraz czytasz swoją magisterkę? Ja już ją przeczytałam, ale jeszcze jeden raz nie zaszkodzi. To prawda, ale co? Co się stało? Brakuje mi 19 strony i ja jeszcze będę chodziła po uniwersytecie, szukała kartki? No nie róbcie sobie jaj. Jeżeli tak będzie, to się zdenerwuję. Brakuje mi jednej strony, prawdziwej strony. Nie. A nie, bo ona to pisała chyba, nie na komputerze. Przekartkowałam, dobra, wydrukowanej kartki jej brakuje. Dobra, przekartkowałam moją pracę, aby sprawdzić, czy gdzieś się nie zawieruszyła. Jeszcze raz sprawdziłam numery na wszystkich stronach, brakowało tylko 19. Poczekaj, może spadła pod biurko albo... Wstałam i nerwowo zaczęłam wszędzie szukać. Nie, niczego nie ma. Nie rozumiem, gdy ją wydrukowałam, od razu ją schowałam. Nie mogła mi wypaść. Może drukarka przegapiła jedną stronę? Nie, dlaczego moja praca magisterska? Dlaczego dzisiaj? Dobra, nie ulegaj panice. Masz czas do 16. Gdzieś uda ci się ją wydrukować. To tylko jedna strona. Idź już teraz. Tak, tak, masz rację. Wziął swoje rzeczy, swoją magisterkę, mojego pendrive'a i jak burza wyszłam z pokoju. Aha. Idź do biblioteki. Okej, okay, czyli... Ale co za przemoc! Jaka przemoc, typie! Prawie wpadła na kierownika administracyjnego, który stał na samym środku przejścia. Przepraszam pana, po prostu muszę się pospieszyć, aby... Ale ja też muszę się pospieszyć. W dzisiejszych czasach nikt już nikogo nie szanuje. Boże, ona wpadła na ciebie przez przypadek, a ty się czepiasz, że to jakaś przemoc? Ja ci dopiero mogę pokazać przemoc. Potem ty mnie denerwujesz, typie. W ogóle jestem tak znerwicowana ostatnio na tych odcinkach, naprawdę. Tu jest niby śmiesznie, a zaraz się wkurzam, bo... Emocje jak na grzybobraniu. Zerknęłam na plakat, który przyklejał na drzwi akademika. Proszę złożyć pracę magisterską między 11 a 16 w amfiteatrze numer 1 na Wydziale Sztuki. Prace złożone po czasie nie zostają przyjęte. Zauważył, że czytam ogłoszenie. Lepiej, żebyś tego nie przegapiła, nie będzie drugiej szansy. Dobra, wypierdzielaj, żebym ci brzydko nie powiedziała. Poza tym to ja je odbieram, więc upewnij się, że o 16 drzwi zostaną zamknięte. Boże, po cholery taka irytująca i wredna postać jest tutaj. Jeszcze rozumiem, że jest Clemens, bo ona jest szefą kawiarni i dzięki niej mamy pracy i pieniądze. Ale on po co mnie tu jest w ogóle potrzebny? Po co mi drzewo do lasu? Ja się pytam. Po co mi drzewo do lasu? On mnie tak wkurza. Nie. No po prostu. No nie. Ach. No po prostu kurwa no nie. Boże, czy ty to widzisz? Jestem zirytowana, przepraszam. Ale po prostu nie umiem. Nie umiem dzisiaj normalnie chyba. O. Jeszcze mi włosy odstają. Wydupiaj. O 16 i ani sekundy później. Wydupcaj! Ja coś podejrzewam, że ktoś dzisiaj skończy nieżywy. Naprawdę nie mogę się doczekać, gdy niedługo znowu pana zobaczę. Wolałbym być na urlopie, zamiast zajmować się tymi wszystkimi zestresowanymi studentami. A i tak nie, nigdy nie są zadowoleni. Ależ tak jest pan świetny. Nie wiem, jak studenci by sobie bez pana poradzili. Potrzebujemy kogoś, kto będzie nam przypominał o regułach i życzliwie będzie nas zachęcał. To jest zawsze ważne. Tak, to dlatego czasem jestem wobec was surowy. To dla waszego dobra. Poza tym, im się więcej daje, tym ludzie więcej biorą. To dramatyczne. Życzę panu miłego dnia. What the fuck? To była ironia, typie, sarkazm. Oczywiście mi nie odpowiedział, był już zajęty przypominaniem kolejnego studenta, upominaniem, który tędy przechodził. Westchnęłam, przechodząc przez drzwi. Dobra, idziemy. Coś tam przeczytałam, pewnie mało ważne to było. Do biblioteki, tak? Czyli tu. O nie, nie. Muszę koniecznie to zrobić dzisiaj rano. Wszyscy oddają swoje magisterki. Nie jesteś jedyna. O Boże, to niemożliwe, to nie jest odpowiedni dzień. Litości, dlaczego los się nade mną znęca? Są dzikie tłumy, będę czekać co najmniej 3 godziny. A jeżeli po tych 3 godzinach nie będzie już tuszu, muszę znaleźć inny sposób. I naprawdę mam teraz chodzić i szukać drukarki?
Boże, dlaczego po prostu do kogoś nie napiszesz? Czy może Rosalia nie ma drukarki? No też pewnie musiała pracę magisterską wydrukować. No. Pomyśl. Może mogłabym do kogoś zadzwonić po ratunek. Tak, bardzo dobrze. Castiel, nie. Kim? Rosa i Leo, właśnie. Może mają u siebie drukarkę albo w butiku. Halo? Rosa, mam problem z magisterką. Proszę, powiedz, że masz u siebie drukarkę. Och, nie. Nie mam, przykro mi. Boże. Ale poszłam skorzystać z drukarki w sobotę w bibliotece uniwersyteckiej. Wszystko bardzo dobrze działało. Ja też tak zrobiłam, ale brakuje mi jednej strony, a dzisiaj rano nie da się dostać do drukarki zbyt wiele osób. Kurczę, przykro mi. Nie wiem, jak ci pomóc. Leo też nie ma drukarki w butiku. Cholera, zaczynam panikować. A czy to... A on nie wystawia przypadkiem faktur też? To nie ma drukarki, żeby wystawiać faktury? Dziwne. Cholera, zaczynam panikować. Jest jeszcze wcześnie, masz cały dzień, uda ci się. Popytam dookoła siebie. Zadzwonię do ciebie, jeżeli coś wymyślę. Dziękuję, Rozo, jesteś kochana. Zadzwoniłam do wszystkich osób spoza uczelni, które mogłyby mieć drukarkę, ale to nic nie dało. Przeszłam się też po okolicznych punktach ksero, ale wszystkie były zamknięte w poniedziałek. Oprócz jednego, który znajdował się 45 minut autobusem od uczelni. Ja pierdykam, współczuję. To zbyt ryzykowne. Jeżeli pojawi się problem z rozkładem, to się spóźnię. Cholera, to tylko jedna strona. Student z pierwszego roku podskoczył, gdy przychodził koło mnie w tej samej chwili. Nie mam wyboru, muszę przeczesać szkołę na wskroś. W końcu znajdę kogoś, kto będzie miał dla mnie rozwiązanie. No nie gadaj, że będę musiała tej kartki szukać, skoro ona nie ma drukarki. No, coś mnie chyci zaraz. Sala wypoczynkowa. Stół bilardowy był zajęty. Wszyscy śmiali się beztrosko i rozmawiali. To pewne, że nie przeżywamy takiego samego dnia. Musiałam rozdzielić parę, która całowała się języczkiem, aby dostać się do biurka, na którym stało coś na kształt drukarki. A przynajmniej tak mi się wydawało, ale to tylko stary faks. Z furią walnęłam pięścią w stół. Nie, najwyraźniej niczego tutaj nie znajdę. No, super. W kiblu też nie. Nie ma tu nic w kibelu, nie ma nic w kibelu. O Boże, no naprawdę nie wiem. A co? Czekaj. A tu nic, nie. Nic. Ale tu coś, a nie, to nie wiem co to. Nie mam zielonego pojęcia. Jak ci pomóc? W stołówce tym bardziej nie będzie. Ale... Właśnie, a ty nie będziesz miał drukarki? Chyba też nie. XD. Pokój Chani. Chani, przepraszam, że ci przeszkadzam. Wszystko gra? Wiesz, gdzie mogłabym wydrukować swoją pracę magisterską? Poszłam do biblioteki, ale nie da się dostać do drukarek. Ja... O nie, coś nie tak z twoją pracą. Tuż się rozmazał. Brakuje jednej strony. Próbowałaś zadzwonić do wszystkich? A drukarni w mieście? Tak, próbowałam. Szukaj dalej, skończę coś, dołączę do ciebie na dziedzińcu. Okej. Ej, tam był pokój Hyuna. Mila, wszystko gra? Nie, nic nie gra. Muszę wydrukować jedną stronę do mojej pracy magisterskiej i nie mogę znaleźć miejsca, gdzie mogłabym to zrobić. Aha, domyślam się, że w bibliotece szaleją tłumy. Dokładnie. Czy jakimś cudem Hyun albo ty nie macie w pokoju drukarki? Niestety nie. Chyba będę musiała odpuścić i ustawić się w kolejce w bibliotece. Nie mam wyboru. Odwagi, jestem pewien, że zauważyli, że zbyt wielu studentów czeka, aby wydrukować swoje prace. Zgodzą się przyjąć pracę po terminie. Mam nadzieję, że masz rację. Raczej się nie zgodzą. Przykro mi, że nie mogę ci pomóc. Nie martw się, dziękuję. Wszyscy tacy pomocni. Biblioteka. Nie, dalej jest pełno osób. Jeszcze wcześniej, jeszcze więcej niż wcześniej. Teraz ledwo co mogłam się dostać do wejścia. Aha, gotowało się we mnie. Kolejka do wejścia do biblioteki rozciągała się teraz. Na zewnątrz budynku. Jeżeli nie wpadnę na żaden genialny pomysł, to pozostaje mi tylko czekać w kolejce. Postałam trochę bez większych nadziei. Już jakiś czas temu minęła pora obiadu, ale stres tak bardzo mnie torturował, że i tak nie mogłam niczego przełknąć. Chani przyszła do mnie dołączyć, nie znalazła dla mnie rozwiązania. Powiedziała, abym tutaj została, podczas gdy ona spróbuje znaleźć jakiś sposób na wydrukowanie tej strony. Kolejka ledwo co się ruszyła, to niemożliwe. Na pewno jest jakieś miejsce, do którego jeszcze nie poszłam. A nie mogli po prostu jej przepuścić na tą chwilę, żeby tą jedną stronę tylko wydrukowała? Naprawdę? To szalone, przecież nie zawalę wszystkiego z powodu jednej strony. Najwyżej oddam magisterkę w jej aktualnym stanie i jutro doniosę brakującą stronę. Mila, zastanów się. Dobra, ale co ja mam dalej się zastanawiać, co ja mam robić? To pusto było, nie widzisz? Gdzie to mam chodzić? Bo nie wiem, pyk.
do kibla. No nie wiem, no. Hej, dzień dobry. Och, dzień dobry, Rafalu. Przepraszam, że panu przeszkadzam. Ja nigdy mi nie przeszkadzasz, mila. Jestem tutaj, aby przyjąć wszystkich, którzy są w potrzebie. Pamięta pan moje imię? Nigdy nie zapominam najsympatyczniejszych pacjentów. Wiesz, możesz mówić mi na ty. Wszystko gra, wyglądasz na zaniepokojoną. Przychodzę bez większych nadziei, ale szukam drukarki. Och, możesz skorzystać z mojej! Wybawicielu! Odchylił się i wskazał palcem na przedmiot moich kilku godzinnych poszukiwań. Mój Boże, nie wierzę, szukam drukarki od samego rana. To obowiązkowe, drukujemy zwolnienia lekarskie i inne rzeczy. Usiądź przy moim biurku. Rafaelu, ratuje mi pan życie, dziękuję. Nie myślałam, że zrobiłem aż tak dużo, ale cieszę się i proszę, mów mi na ty. Usiadłam na krześle przy jego biurku. Cholera, już 15:54, zostało mi już tylko 6 minut, aby wydrukować tę przeklętą stronę. Nagle pomyślałam o tym, że nigdy nie zdążę jej spiąć. Zaczynałam coraz bardziej panikować. Podłączyłam pendrive'a i od razu rozpoczęłam drukowanie. Nie, komputer jest strasznie wolny, a drukowanie zajmuje całą wieczność. Strona powoli zaczęła się pojawiać. Miałam wrażenie, że czekałam całe wieki. Nie wierzę, los się nade mną znęca, no. Może mogłabym pójść do amfiteatru i uprzedzić o moim spóźnieniu. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Tylko, że Rafał jest teraz zajęty, nie mogę zostawić drukarki bez nadzoru. Chani, mogę poprosić Chani. Wysłał mi wiadomość, aby spróbowała uprzedzić kierownika administracyjnego. Cholera, musiało trafić na mnie, nigdy się nie zgodzi. Drukarka dalej pracowała. Było 15:58, Jezus Maria, Jezus, zawał, śpiesz się, będę ją musiała oddać niezbindowaną. Mój Boże, pomyślałam o wszystkich historiach, które przeszłam. Jedna dziewczyna z mojego kierunku oddała swoją pracę z tygodniowym opóźnieniem i obrona została anulowana. Ale to tydzień później, a nie na przykład minutę później, nie? Nie ma mowy. Nie ma mowy, aby teraz wszystko przepadło. Nie dostałam odpowiedzi od Chani. Była już 16! Udało się, wydrukowałam ją. Nie mam wyboru, muszę to oddać w takiej formie. Wszystko gra? Tak, wydrukowałam brakującą stronę, ale nie mam czasu zbindować pracy. Nie mam wyboru, muszę już iść. No przecież to dzisiaj musicie złożyć pracę magisterską. Właśnie dokładnie o tej godzinie! Jestem pewien, że wszystko się ułoży. Poczekaj, mam coś dla ciebie. Wyjął duży plastikowy klips. Zawsze tego używam przy swoich dokumentach. To mniej solidne niż spirale, ale powinno się nadać. Och, dziękuję Rafaelu, biorę to. Dobra, bierę i leć. Proszę, leć już. Dziękuję. Ucieka mnie wezmą tej kurwa pracy. I wszystkie 5 lat studiów w pizdu. Drzwi do amfiteatru były otwarte. Pobiegłam jak szalona w ich kierunku. Przed drzwiami nie było żadnego studenta, co dosyć niepokojące. Powinna tu stać kolejka. Nie. Proszę poczekać. Dzień dobry, możemy ci w czymś pomóc? Proszę, chciałam tylko złożyć moją pracę magisterską. Przepraszam za spóźnienie, naprawdę bardzo mi przykro. Miałam problem techniczny przy drukowaniu. Ciężko pracowałam nad tą pracą i nie mogłam się zgodzić, aby została odrzucona. Dobrze, połóż ją na biurku. Mogę? Skoro tak mówi, na pewno nie dam się dłużej prosić. Myślałam, że ostateczna godzina złożenia prac była o 16, tak. Nie doszło do nieporozumienia. Do 16, tak. Nie, doszło do nieporozumienia i Patryk umieścił złą godzinę na ogłoszeniach. Tak, nieporozumienie. Zostały już zdjęte. Macie czas do 20. Planuję pracować dzisiaj do późnego wieczoru, więc z pewnością zostanę w amfiteatrze. Dzięki temu niektórzy zestresowani spóźnialcy będą mieli więcej czasu. To znaczy, że mam czas, aby ją porządnie zbindować? Biegam od samego rana, ale... Tak, pójdź ją zbindować, będzie solidniejsza. Proszę się nie martwić, będziemy czekać. Dziękuję panu! Proszę! Miałam ochotę skakać z radości i objąć pana Lebart, ale miałam jeszcze tyle rozumu w głowie, aby zdać sobie sprawę, że to nie był dobry pomysł. Dziękuję panu, zaraz wracam. Wróciłam do biblioteki, aby zająć miejsce w kolejce. Na szczęście było więcej bindownic niż drukarek. W ciągu godziny byłam z powrotem w amfiteatrze i tym razem złożyłam kompletną i zbindowaną pracę. Ale że Chani nie widziała, że oni zmieniali tam ogłoszenia, że mogą później... Szkoda trochę, przynajmniej ona by się mniej stresowała. Nie wierzę, oddałam pracę magisterską, to koniec długich, wykańczających weekendów. Te wszystkie wieczory spędzone na pisaniu, zastanawianiu się, poprawianiu i byciu wiecznie nieusatysfakcjonowaną. Koniec z tym, koniec! Tak!
koniec! Koniec studiów nareszcie. Muszę zadzwonić do Chani, aby ją uprzedzić. Nie wierzę, jesteśmy połączone. A nie to... Halo, Amber? Tak, przepraszam, że ci przeszkadzam. Wszystko gra? Tak, tak. A u ciebie? Powiedz, złożyłaś dzisiaj pracę magisterską, tak? Tak, dosłownie przed chwilą. Aha, ja organizuję dzisiaj wieczorem zebranie. Zebranie? Tak, u Castiela. Chyba Kim powiedziała jej o naszym pomyśle. Mam plan, jak znaleźć Nataniela i potrzebuję pomocy wszystkich. Powiedział, że nie powinna mieszać w to policji, ale nic nie mówił o swoich przyjaciołach. O, to. Zanim cokolwiek powiesz, chciałam ci powiedzieć, że czekałam, aż mi nie da ta złożenia magisterek, aby z wami o tym porozmawiać. Ale nie mogę dłużej czekać. Im więcej czasu upływa, tym bardziej mam wrażenie, że się ode mnie oddala. Nie mogę tak żyć, nie mogę niczego nie robić. Nie, właśnie miałam powiedzieć, że to dobry pomysł. W każdym razie rozmawianie o tym to dobry pomysł. To lepsze niż działanie samej podejmowanie desperackich aktów, aby go odnaleźć. Dobrze, że to proponujesz. Dziękuję, Mila, dziękuję. Ja nie wiedziałam, czego się spodziewać. Więc skontaktowałam się z Castielem. Jego mieszkanie wydaje się najpewniejszym miejscem, aby o tym porozmawiać. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy zorganizowali to w Snake Roomie. Zaprosiłam tylko tych, którzy dobrze znają Nataniela. Castiel się zgodził? Tak, od razu się zgodził. Okej? Okay? To bardzo miłe z jego strony. Ale jestem wolna dopiero od 22. Okej, widzimy się na miejscu? Tak, muszę już iść. Na razie. Na razie, Amber. Rozłączając się, zdałam sobie sprawę, że byłam na skraju. Amber zrobiła to, co ja w głębi siebie też chciałam zrobić, ale byłam zbyt zajęta i zszokowana, aby podjąć decyzję. Nie wiem, czy to zebranie coś zmieni, ale przynajmniej nie będziemy siedzieć z założonymi rękami. Po raz pierwszy od kilku tygodni zapaliła się we mnie iskierka nadziei. W grupie może udałoby się nam do niego dotrzeć. Mam dużo czasu, aby się przygotować, skoro widzimy się dopiero o 22. Wróć do pokoju, okej. A więc, czy udało ci się złożyć pracę magisterską? Ja szukam szybszego sposobu, aby wydrukować tę stronę, ale wyglądało na to, że nikt nie posiada drukarki w tym cholernym mieście. Cholernym mieście? Pierwszy raz słyszę, gdy się tak wyrażasz. Wyglądasz na odprężoną. Oddałaś swoją pracę? Tak! Yes! Przestraszyłaś mnie. Chani mnie przytuliła. Udało nam się, tak! O Jezu, nie wiecie, jak ja się cieszę. Naprawdę się cieszę. W końcu jakieś pozytywne uczucia w tym odcinku. Tak, ale została jeszcze obrona. To pestka. Skoro tak mówisz, nagle zdałam sobie sprawę, że obok niej stała jej walizka. Ja naprawdę się zestresowałam, że ona tej pracy nie odda. Jakaś taka presja mnie przeszyła, że ona już musi iść ją oddać. Wyjeżdżasz? Spędzę trochę czasu z rodziną, uczcimy złożenie pracy magisterskiej. Super, może ja też powinnam zadzwonić do rodziców i ich uprzedzić. Zobaczymy się za kilka dni, jak wrócę. Tak, oczywiście. Jakbym mogła spędzić dzień nie widząc się z tobą, gdy jesteś w pobliżu. Mam tak samo. O, jak ja cię kocham, Chani, jesteś naprawdę najlepszą przyjaciółką. Już dawno nie widziałam, żebyś się tak uśmiechała. Pasuje ci to. O, tak. Wiesz, martwi mnie to, że wyjeżdżam, więc widząc, co teraz przeżywasz. Nie martw się, możesz spokojnie jechać. Są inne osoby, z którymi mogę o tym porozmawiać, gdyby coś się działo. A ty też nie musisz nosić na barkach cudzych nieszczęść. Cudzych nie, ale mojej najlepszej kumpeli tak. Przytuliłyśmy się ostatni raz. Udanego tygodnia, dziękuję, tobie też, cza. Przytrzymała mi drzwi w holu, aby mogła wyjść ze swoją walizką. Dobra, trzeba się przygotować tam do tej, do Castiela i Amber. Położyłam swoje rzeczy na biurku. To mama. Okej. Okay. Halo, mama? Udało się? Złożyłaś pracę magisterską? Fiu, tak, oddałam ją. Brawo, kochanie. Dziękuję. 5 lat i ci się udało, brawo. Tak, zbliżam się do celu, ale to jeszcze nie koniec. Dobrze, dzwonię też, aby ci powiedzieć, że zastanowiliśmy się z ojcem i przyjedziemy po twojej obronie, jeżeli ci to pasuje. Okej, nie ma problemu. Powiedziałaś mi to już ostatnim razem, gdy rozmawiałyśmy przez telefon. Nie mogę się doczekać, gdy się spotkamy. Tak, tylko że tym razem wzięliśmy urlop, więc i tak przyjechalibyśmy, nawet gdybyś odmówiła. Dobrze, przygotuj się na szalony weekend i mam nadzieję, że przemyślałaś to, że naprawdę chcielibyśmy poznać twojego chłopaka. Nie wierzę, zaczynacie trochę za bardzo nalegać. Po prostu chcemy być z tobą blisko, Mila, i to dla nas ważne, aby go spotkać. Nie no, ale dlaczego jesteście tak pewni, że dzielę z kimś życie? Znam cię i mogę nawet z pewnością powiedzieć, że ta osoba siedziała ci już w głowie, gdy przyjechaliśmy cię odwiedzić ostatnim razem. Po czym to wnioskujesz? I nawet gdyby to była prawda, dlaczego myślicie, że jestem na etapie, aby przedstawić go swoim rodzicom? Kochanie, po studiach jeszcze bardziej oddalamy się od swoich rodziców. To moment całkowitej niezależności. I nie obchodzi mnie, czy to świeża sprawa. Chcę po prostu być pewna, że masz się dobrze, zanim całkowicie cię stracę.
No ale przecież nie traci się dziecka, jeżeli ono po prostu wchodzi w kolejny etap swojego życia. Jeżeli się ma z dzieckiem dobry kontakt, no to zbudowało się dobrą relację, no to się będzie miało ten kontakt z tym dzieckiem przez całe życie, tak? Przynajmniej jest moje zdanie. Ależ mamo, nigdy mnie nie stracisz, dalej będę do ciebie dzwonić, to niczego między nami nie zmieni, no właśnie. Tak, tak się mówi. No wiadomo, każdy potem ma swoje życie. Dziecko właśnie zaczyna pracować albo gdzieś wyjeżdża dalej, no to też nie ma się aż tyle tego czasu, żeby ciągle wisieć na telefonie i sobą rozmawiać, no bo to jest no logiczne. Każdy potem się zajmuje swoim życiem, no potem jedynie co zostaje to po prostu pielęgnować to, żeby ten kontakt utrzymywać, żeby się widywać. Nawet nie musi to być nawet raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, miesiąc. Zależy jak to, zależy jak komu co pasuje, tak? No. Ale nie, no nie traci się dziecka. Mamo, przestań, dalej będziemy do siebie dzwonić. Nawet jeżeli będę daleko, to absolutnie niczego nie zmieni. Zobaczysz, mamo. Dobrze, przestań naciskać, ale pomyśl o tym. Nie mogę się doczekać, kiedy cię zobaczę. Ja też, jesteśmy w kontakcie. Tak, do zobaczenia. Rozłączyłyśmy się. Nie wiem, co im odbiło z tym chłopakiem, ale to zaczyna się robić niepokojące. Oni mają o mamy jakieś. Radość z powodu oddania magisterki szybko została zastąpiona obsesją na punkcie dzisiejszego zebrania. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że możemy coś zmienić. Amber wyglądała na zdeterminowaną. Mam ochotę wierzyć, że może nam się udać otrzymać od niego znak życia. Być może to błąd. Po tym zabieganym dniu potrzebuję wziąć prysznic i założyć świeże ubranie. Zobaczymy, co mogłabym założyć. Mam te niebieskie, szerokie spodnie, których jeszcze nie nosiłam. Czyli te, dzień dobry, ale ładna bluzeczka. A ja wam powiem, że te spodnie mi się nawet podobają, bo to jest coś innego niż zawsze tutaj proponowali. Te spodnie mi się nawet podobają. Dobra, kupuję. Przybrałaś się, dobra, a masz czapkę na łebie. Boże, uwielbiam ten strój, powinnam go częściej zakładać. Siedziałam na telefonie i relaksowałam się, czekając na 22, ale to trudne, nie mogę przestać myśleć o Amber. Jej głos drżał, gdy do mnie zadzwoniła. To dobrze, że spotkamy się dzisiaj wieczorem. Wydaje mi się, że ja też tego potrzebuję. Przynajmniej o tym porozmawiamy i nie spędzę kolejnego wieczoru sama w moim pokoju w kółko roztrząsając ten problem. Ja też potrzebuję coś zrobić, muszę wiedzieć. Straciłam nadzieję, że jeszcze go zobaczę. Minęło już kilka tygodni. Czasami sobie mówię, że wyjechał na dobre, ale chcę się po prostu upewnić, że ma się dobrze. Na Boga, został dźgnięty nożem. Skąd mam wiedzieć, czy ci psychopaci go nie złapali i nie dokończyli tego, co zaczęli? O kurde, o tym nie pomyślałam. Czy dalej żyje? Muszę to wiedzieć. Bez tego żyje tylko w połowie. Włożyłam do kieszeni karteczkę, którą zostawił, aby powiedzieć mi, że wyjechał i klucz do jego mieszkania. To ostatnie rzeczy, jakie od niego otrzymałam. To jest takie przykre, naprawdę mi jest szkoda Suśki, naprawdę. Przebiegłam przez dziedziniec, przed biblioteką nikogo już nie było. Zastanawiam się, kto dokładnie przyjął zaproszenie od Amber. No, wiecie co, no, Suśka jest różna, można ją lubić bądź nie, ale tutaj w tej sytuacji mi jest naprawdę jej szkoda. Nawet nie wiem, czy Kastyl wrócił już ze swojej próby. Zadzwoniłam domofonem, drzwi otworzyły się praktycznie natychmiast. Jest tu ktoś? Wejdź, jesteś przed czasem. Aha, to super. Pozostali powinni wkrótce przyjść. Niepewnie weszłam do mieszkania. Chcesz się czegoś napić? Herbatki? Nie, nie, dzięki, poczekam. Jak mogłabym nie przypomnieć sobie ostatniego razu, gdy tutaj byłam? Castiel krzątał się w kuchni. Widziałam, jak wyjmował chipsy i napoje. Rozejrzałam się po mieszkaniu. Jest takie duże. Co mówiłaś? Odwróciłam się w kierunku kuchni, aby mnie usłyszał. Powiedziałam, że twoje mieszkanie jest naprawdę duże. Tak, to prawda. Żyjąc tutaj, czasem o tym zapominam. Nie czujesz się sam? Chciałam powiedzieć, to dosyć duże mieszkanie dla jednej osoby. Można się przyzwyczaić. W całym mieszkaniu nie było ani jednego zdjęcia. Wiem, że Castiel nie jest za blisko ze swoimi rodzicami, ale nie było też zdjęć grupy Crowstorm znajomych z liceum, nic. Oprócz zauważyłam za książką zakurzone zdjęcie. To był jego pies, Demon. Ale było fajniej, gdy Demon tu jeszcze był. Nigdy nie myślałeś o tym, aby wziąć innego psa? Tak, oczywiście, ale Demon był wyjątkowy. Delikatnie zabrał mi zdjęcie z rąk, spojrzał na nie, a potem schował je do książki. Poza tym, biorąc pod uwagę mój rytm życia, nie jestem pewien, czy miałby dla niego czas. Położył na stoliku chipsy, orzeszki i różne soki. Nacisnął na domofon. Jakieś 2 minuty później uchyliły się drzwi. Nie, Kim, dlaczego chcesz, abyśmy koniecznie do nich zadzwonili? To nie my powinniśmy to robić, to niebezpieczne i... Witajcie.
Amber spojrzała na stolik. Serio, Castiel? Przekąski? No jakbyś zgłodniała, czy coś z nerwów. Niektórzy zajadają nerwy, nie? To się tam chrupnisz tego orzeszka i będzie ci lepiej. Czy wyglądam, jakbym chciała zjeść cholerny podwieczorek? Myślałeś, że to urodziny, czy co? Po prostu chciał być miły, Amber. No teraz to ty niefajnie się zachowujesz. Teraz to nieładnie. Po prostu Castiel chciał być miły, no. Castiel, pan herbatka chciał być miły, nie zapominajmy. Och, wróciła stara poczciwa Amber, którą wszyscy uwielbiamy. Miła i wdzięczna, doskonale. Serio? Naprawdę myślisz, że będzie mieli ochotę zjeść orzeszki? No ja bym zażarła. Nie, ale pomyślałem, że z pewnością będziesz głodna. Nie zaszkodziłoby ci to, nie sądzisz? Amber usiadła ze złością na kanapie i złapała się za głowę. Spadła długa cisza. Kim przeszła się po mieszkaniu? Ile ty zarabiasz? Twoje mieszkanie jest nieziemskie. Dzięki. Chcę mieć takie samo, gdybyś kiedyś jechał w trasę, albo nie wiem co, wynająłbyś mnie ze zniżką. Ja pomyślę o tym. To miejsce wymiata. Usiadłam na kanapie i przyglądałam się Amber. Dalej trzymała się za głowę. W sensie ja rozumiem, że Amber jest sfrustrowana, zdeterminowana, żeby tego Nataniela znaleźć. Ale nie musi się na innych tak wyżywać w ten sposób, moim zdaniem. No. Przysunęłam się do Amber i pocieszająco położyłam jej rękę na ramieniu. Przepraszam, ja... O, zdenerwowana jesteś, no. Czy możemy przejść do głównego tematu? Głowa mi eksploduje. Castiel i Kim usiedli z nami na kanapie. Jesteśmy już wszyscy? Tak, zaprosiłam tylko osoby, które znały całą historię. Niektórzy chcieli zostać na uboczu, jak Priya. Biorąc pod uwagę jej przyszłą karierę, to zrozumiałe. Inni byli zbyt zajęci, aby zainteresować się na tym, jak Rosalia. Rosa jest... Miała coś robić ze swoją mamą. Och, a więc... Tak, przepraszałam mnie 1000 razy, ale potrzebuję pomocy wszystkich. Dlaczego nikt nie traktuje mnie poważnie? Mówiłam o Natanielu, moim jedynym bracie. Pewnie jest już martwy i nikt nie reaguje. Czułam się, jakby ktoś wylał na mnie kubeł zimnej wody, gdy tak krzyczała. Wpiłam się w siedzenie, trzęsła się i była jeszcze chudsza niż ostatnim razem, gdy ją widziałam. Jeżeli to możliwe, no nie wiem, czy to jest możliwe. Gdyby nad nią zobaczył, też by się o nią martwił. Jeżeli jest coś, czego nie można poddać w wątpliwość, to ich braterskiej miłości. Bo to są bliźniaki, co nie? Dobrze pamiętam, że Amber i Nathaniel to są bliźniacy? Bliźniaki? Dobrze pamiętam? Jeżeli tak, to dajcie mi znać, bo jestem ciekawa, czy oni byli bliźniakami, czy to po prostu byli... było rodzeństwo z jednego rocznika, czy Amber jest młodsza, bo ja już nie pamiętam. Ja już nie pamiętam, ale to by było ciekawe, bo jeżeli tak, to mielibyśmy gdzie parę bliźniaków. Amber, nie możesz mówić, że mam to gdzieś. Nie, ja nie śpię po nocach. Nawet nie wiem, jak udało mi się skończyć i oddać magisterkę na czas, biorąc pod uwagę stan zdenerwowania, w jakim się znajduję. Piszę do niego cały czas, codziennie. Wcześniej pisałam co godzinę. Wzdrygam się, gdy ktoś do mnie zadzwoni albo wyśle mi SMS-a. Czekam na znak życia. Nawet nie proszę już, aby się z nim spotkać. Zrozumiałam, że to nie nastąpi. Chcę się tylko upewnić, że ma się dobrze. Przepraszam, wiem, przepraszam. Położyła dłoń na mojej dłoni. To dlatego, że czuję się tak samotna, ale wiem to. Amber, skoro już się wyładowałaś, może będziemy mogli zacząć rozmawiać? Okej. Uważam, że trzeba skontaktować się z policją. Trzeba to zgłosić i powiedzieć, że zaginął. To jedyny sposób, aby go odnaleźli. Zgadzam się z Castielem. Nie. Nie, jestem pewna, że bandyci, którzy go zaatakowali, dalej go obserwują. Jeżeli policja by się do niego zbliżyła, zabiją go. Zbyt bardzo się boją, że się złamie i ich wyda. Dobrze, uporządkujmy wszystko. Amber, czego dokładnie chcesz? Znaleźć go. Aby wrócił do miasta? Aby wrócił tutaj mieszkać? Porozmawiać z nim? Upewnić się, że żyje? Chcę tylko wiedzieć, czy ma się dobrze. W takim razie wystarczy znaleźć sposób, aby się z nim skontaktować i otrzymać odpowiedź. Sherlocku! Naprawdę! Może nie odpowiada na wasze wiadomości, bo pozbył się swojego telefonu, też tak może być. To prawdopodobne, łatwo namierzyć takie rzeczy. Możemy wziąć samochód i każdego weekendu odwiedzać pobliskie miasta. Nie mógł odjechać daleko. To jak szukanie igły w stogu siana, niczego nie wiemy. Kto wie, może już jest na innym krańcu świata. To zdanie pozostawiło za sobą długą ciszę, podczas której Amber wpatrywała się w swoje buty i nerwowo obgryzała paznokcie. Dobrze, potrzebujemy wskazówek. Na pewno coś zostawił.
jego mieszkanie. Możemy zacząć od przeszukania jego mieszkania. Szukałam trochę za nim, stamtąd wyszłam, ale niczego nie zauważyłam. Chodzi mi o to, aby doszczętnie przeszukać jego mieszkanie, zajrzeć do każdej książki, szuflady, przesunąć każdy przedmiot. Zaplanował swoją podróż, zawsze wszystko dokładnie planuje. Musimy tylko poszukać. Jestem pewna, że znajdziemy tam jakąś wskazówkę. To dobry początek, idę z tobą. Chodźmy. Tak, macie klucz? Tak, mam go tutaj. Ledwo co go wyjęłam z torby, gdy Castiel zabrał mi go z rąk. Castiel, jeszcze nawet nie zaczęliśmy rozmawiać, a wy... A decyzje już zostały podjęte, no? Już wiemy, że to jedyna ścieżka. Nie mogę tracić więcej czasu. Amber wyciągnęła dłoń, aby złapać klucz, ale Castiel jej na to nie pozwolił. I tak tam pójdę, włamie się! Amber, tam są kamery! Zanim ktoś mnie zauważy, zdążę już przeszukać jego mieszkanie i znaleźć to, czego szukam. Amber, chcesz się włamać do mieszkania? Serio? Przynajmniej znajdę to, czego szukam. Nie rozumiecie? Nic mnie nie zatrzyma. Dopóki nie będę mieć od niego wieści, nic mnie nie zatrzyma. Amber wstała i rzuciła torbę na ramię. Idę. Ktoś idzie za mną? We dwoje pójdzie nam szybciej. Castiel w końcu podał klucze Amber. Castiel, dlaczego dajesz jej? Słyszałaś? Nic nie przemówi jej do rozumu. Niech już lepiej nie włamuje się do tego mieszkania i nie ściąga na siebie jeszcze większej uwagi. Idę. Mila, byłoby lepiej, gdybyś to ty poszła zamiast niego. Przepraszam, Castiel, ale ostatnie rzeczy, jakimi trzeba, to mieć u boku najbardziej znanego faceta w mieście. Zostańcie tutaj, pospieszę się, wrócę maksymalnie za 2 godziny. W zależności od tego, co znajdę, zobaczymy, co dalej. Bo jeżeli dzisiaj wieczorem znajdziesz potencjalne miejsce, to od razu będziesz chciała tam pojechać? Dzisiejszej nocy? Oczywiście. Po co bym was tutaj zbierała? Sama mogłam przeszukać jego mieszkanie. Castiel już się zgodził, aby zawieźć mnie samochodem, jeżeli będę znała pewne miejsce. Spojrzałam na Castiela, który przytaknął w ciszy. Mila, co robisz? Idziesz czy zostajesz? Idę razem z tobą. Natychmiast wyszła z mieszkania. Wstałam, aby szybko za nią pójść. Gdyby cokolwiek się działo, dzwońcie do mnie. Jego mieszkanie jest tuż obok. Będę tam w ciągu 2 minut. Tak, obiecuję, ale wszystko będzie dobrze. Tylko poszukamy wskazówki i z pewnością wrócimy z niczym. Ale optymistik, kuźwa! Na razie, narazka, tak. Eluwam i tak dalej. Park był dosyć niepokojący w poniedziałkowy wieczór. Prawie nikogo nie było. Próbowałam nadążyć za Amber jak mogłam. Biegła, a była w szpilkach. Podziwiam! Gdy znalazłyśmy się pod budynkiem, bez wahania włożyła klucz do zamka i otworzyła drzwi. Miałam wrażenie, że mieszkanie się nie zmieniło. Zatrzymało się w czasie. Jak to ładnie, jak jest posprzątane. Zrobiło mi się słabo, gdy spojrzałam na pościel, w której spaliśmy razem ostatnim razem. Spaliśmy razem ostatnio, pierdolę. Amber wyrwała mnie z myśli, kładąc swoje rzeczy na brzegu biurka. Zacznij od biblioteczki, ja się zajmę łazienką. Zaczęłam otwierać książki jedna po drugiej. Oprócz oryginalnych zakładek nie znalazłam niczego szczególnego. Zdałam sobie sprawę, że książka, którą czytaliśmy podczas naszego ostatniego spotkania, zniknęła. Wziął ją ze sobą? Nie wiem jak i dlaczego, ale gdzieś w głębi ta myśl pocieszyła mnie na ułamek sekundy. Po biblioteczce zaczęłam przeszukiwać nocną szafkę. Dalej nic. Prezerwatywy, inna książka, zbity zegarek i... Usłyszałam trzask. Co to? To ty? Nie, cicho. Ktoś się tu włamuje! Mamo! Ktoś się zbliża. Amber chwyciła nóż za nóż, który leżał w kuchni, zgasiła światło. Ja pierdygam, to pewnie te... Jak oni się... Te zbiry hultaje i oni pewnie się włamują. Zobaczyli u niego światło i teraz pewnie myślą, że on wrócił i przyszli go zabić z powrotem. Dołączyła do mnie za łóżkiem i obie kucałyśmy trzymając się. Boję się! Widzieli jak wchodziłyśmy do mieszkania. Szepnęłam w prawie niesłyszalny sposób. Co masz zamiar zrobić z tym nożem? Oszalałaś czy co? A ty co masz zamiar zrobić swoimi 10 palcami, jeżeli ktoś nas tak wsadzi ci mu je do oka? Boże, drzwi się otworzyły. Serce zaraz wyskoczy mi z klatki piersiowej. Byłam sparaliżowana przez strach. Nie mogłam przestać myśleć o ostatnich słowach Castiela, który powiedział, aby od razu się z nim skontaktować. Mój cholerny telefon leżał na biurku z drugiej strony łóżka. Nie mogłam go dosięgnąć. Dostrzegłam postać mężczyzny, który była mnie ciało. Przyszli nas zabić. Który przechodził przez próg drzwi i miał czarne włosy i był barczysty. Przepraszam, rozśmieszyło mnie to słowo.
Zbliżył swoją rękę do włącznika. Zobaczy nas! Nie, nie włapnij, zapali światła. O mój Boże, o mój Boże! A nie krokodyle, jestem uzbrojona! What? Amber, kocham! Kocham cię! Co? Ja pierdolę. Nad, co ty tu robisz? Nataniel? O, tak, ilustracja! Ja pierdykam, a następnym nożem zapał kuźma na miejscu! Ja pierdykam, co ty tu w ogóle robisz? Znaczy, dobrze, dobrze, że tu jesteś. Dlaczego masz zielone włosy, tą dziwną czapkę? I dlaczego chciałeś nas zabić? O, Nataniel! Co ty tu robisz? Nie patrz tak na mnie, nie patrz tak na mnie. Nat, to naprawdę ty? Co tu było fajnego? Jedyny moment, kiedy poszliśmy do Castiela. Od tego momentu było fajnie, tak? To była nuda. Historia na dwa tutaj. Ilustracje z odcinka. Sorry, ale nie była super ta ilustracja. No dobra, czwórkę mogę dać. Strój z odcinka. Mi się tam podobał. Strój może dostać piąteczkę. Moment z filtrem. Jeden, bo go kurde nie było. On w ogóle się nie odzywał nic. Jak to... Dobra, działanie jeszcze. Proszę. Ja pierdykam. Co tu się stanęło? Dobra, Nat wrócił do miasta. Przynajmniej wiem, że żyje. Na ten moment. Powinnam nagrać kolejny odcinek, bo powiedziałam, że będę miała na zapas. Będę nagrywać więcej. Ale nie mam już na to czasu, bo ten odcinek się wlokł. Więc podejrzewam, że przez pierwszą część odcinka, która wleci w poniedziałek, będziecie się nudzić. Nie wiem, co mam wam powiedzieć o tym odcinku. Był po prostu tak nudny. Japa mnie od tego czytania boli. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Nie mam pojęcia. Po prostu nie podobał mi się ten odcinek. Odcinek dla mnie zaczął się w momencie, kiedy poszliśmy do Castiela, kuźwa. Ten... Dobra, no było śmiesznie. Śmiesznie troszkę, bo z tą pracą magisterską. No taki po prostu zapchaj dziura. Ten odcinek jest taką zapchaj dziurą, że tragedia normalnie. No nie podobał mi się za bardzo ten odcinek. Meh. Sam odcinek nie bardzo mi się podobał, ale jeżeli mój odcinek wam się podobał, to zachęcam was do zostawienia łapek w ogóle, komentarzy, subskrypcji, jeżeli go nie lubicie. A tymczasem się z wami żegnam, trzymajcie się ciepło, do następnego odcinka. Popatki!